Jesteśmy na jednym z największych kiermaszy politycznych, które Amerykanie tak bardzo pokochali. Trwa konwencja demokratów, na której zostanie wybrany kandydat na urząd prezydenta. 27 lipca 2004 roku w Bostonie tytuł mistrzowski zdobył John Kerry. Obecni byli gwiazdorzy partii. Nawet eks-prezydenci Bill Clinton i Jimmy Carter oraz były wiceprezydent Al Gore. Tym razem końcowe przemówienie powierzono nowicjuszowi marzącemu o fotelu senatora. Niełatwo zapamiętać jego nazwisko. To Barack Obama z ojczystego stanu Abrahama Lincolna, Illinois. Obama stale podkreśla to pochodzenie, uznając za swoisty symbol. Czuję się zaszczycony możliwością wystąpienia na tym forum. Mój ojciec był studentem z innego kraju. Wychował się w kenijskiej wiosce. Był pasterzem kóz. Dziadek zaś marzył o lepszej przyszłości dla swojego syna. Dzięki pracy, uporowi, mój ojciec zdobył stypendium na studia w magicznym kraju – Ameryce. Ojciec, pasterz kóz z kenijskiej wioski, imigrant z końca świata. Idealne ucieleśnienie amerykańskiego snu. Nie istnieje Ameryka czarna czy biała. Nie ma Ameryki latynoskiej czy azjatyckiej. Są jedne Stany Zjednoczone Ameryki. Tak, Ameryka. Wielka Ameryka. Wszyscy zrozumieli, że ten młody człowiek daleko zajdzie. Barack i jego żona Michelle reprezentują przyszłość Ameryki, tej pojednanej, z ery postrasistowskiej. Na trybunie senator Hillary Clinton pomyślała, że pewnego dnia ten oto młodzieniec pomoże jej wkroczyć do Białego Domu. Nie przeczuwała, że właśnie zaczęła się wojna. Spójrzcie. Tak wygląda w roku 2016. Ma siwe włosy, a wokół ust pojawiły się zmarszczki. Władza wyczerpuje. Przecież to on, a nie Hillary Clinton, zasiadł w gabinecie owalnym. On, a nie Hillary Clinton, dwukrotnie wygrywał wybory. Osiem lat w Białym Domu. Władza wykańcza. Lecz Obama wciąż dobrze wygląda i nadal porusza się z gracją tancerza. Zaliczył więcej sukcesów w gospodarce niż w polityce międzynarodowej. Lecz i tak zapisał się w historii jako pierwszy czarnoskóry prezydent Ameryki. Opuszczając Biały Dom, musi rozpocząć batalię o miejsce dla Hillary Clinton. Ot, ironia wielkiej historii, czy też raczej dziwnych dziejów relacji między dwoma klanami, między dwiema parami. Clintonowie kontra Obamowie to dzieje rywalizacji, zdrad i pojednań oraz przede wszystkim szalonych ambicji.
A przecież nie pochodzą z politycznej arystokracji rządzącej w Waszyngtonie, jak rody Rooseveltów, Kennedych czy Bushów. Cała czwórka ma skromne pochodzenie. Bill i Barack wychowywali się bez ojców. Michelle i Hillary musiały ciężko zapracować na sukcesy. Wszyscy dzięki stypendium ukończyli prestiżowe uczelnie Yale i Harvard. Wierzą też w politykę. Są głęboko przekonani, że mogą zmienić świat, że właśnie oni będą w tym najlepsi. Panie i panowie, prezydent elekt William Jefferson Clinton. Zaczął Bill. Był najmłodszym gubernatorem w kraju. W roku 1993 został jednym z najmłodszych prezydentów. Miał 46 lat. Barack Obama objął urząd w 2009 w wieku 47 lat. Byli nowoczesnymi 40-latkami żyjącymi w wiecznym pośpiechu. Bywali butni i często naruszali protokół. W odstępie 16 lat Bill Clinton i Barack Obama chcieli pokazać, że nie zapomnieli o prostym pochodzeniu, że pamiętają o wyborcach, często reprezentujących mniejszości. To oni wynieśli obu na szczyt władzy. Mieli takie same priorytety: zdrowie, edukacja, zatrudnienie. Bill Clinton naruszał tradycję na wiele sposobów. Gdyż nie ma Billa bez Hillary. W Białym Domu rządziła para, a nie jeden człowiek. Hillary była główną doradczynią, inspiratorką, jego alter ego. Stale powtarzam, że moje hasło powinno brzmieć dwoje w cenie jednego. Stworzyliśmy wyjątkowe partnerstwo polityczne. Dwa w jednym. Dwoje Clintonów za jednego. Dwa bieguny jednego generatora. Do tego iskrzące. Hillary nie zamierzała odgrywać roli tradycyjnej pierwszej damy. Tej, która zajmuje się tylko przyjęciami i kolorem zasłon. Uznała, że ona też sprawuje prezydenturę. W Białym Domu zachowywała się autorytarnie, często inwazyjnie. Uczestniczyła w ważnych spotkaniach na równi z ministrami i doradcami. Bill powierzył jej zreformowanie systemu opieki zdrowotnej. Chodzi o ważne zadania reformy zdrowotnej. Nie znałam dobrze tego zagadnienia, zanim mąż nie poprosił, bym się nim zajęła. Nie wiedziałam, że najważniejsze decyzje, tak jak urodzenie dziecka, powrót do pracy czy pozostanie w domu z potomstwem, w dużym stopniu zależą od ubezpieczenia zdrowotnego. Żadna prezydentowa nie miała tak dobrego wykształcenia, żadna też nie była działaczką terenową. Tylko ona miała za sobą błyskotliwą karierę adwokacką w jednej z najlepszych kancelarii. Żadna przed nią, ale po niej zjawiła się Michelle.
Nie jest dobrze, gdy pierwsza dama staje na tym samym stopniu podium co prezydent. Szczególnie dla obozu republikanów. Wielu wspomina z goryczą, że młoda mecenas Hillary pracowała dla komisji śledczej zajmującej się skandalem Watergate. Tym samym przyczyniła się do upadku Nixona. Ultrakonserwatyści mają Clintonów za groźnych lewaków, uzurpatorów, których należy wysiudać z Białego Domu, przypisując im różne brudy. Ale trop pieniężny nic nie dał. Za to z seksem poszło lepiej. Bill jest podrywaczem. Jego romans ze stażystką Moniką Lewinsky stał się okazją do zastawienia idealnej pułapki. Zwracam się do narodu amerykańskiego. Słuchajcie uważnie, bo nie będę się powtarzał. Nie miałem kontaktów erotycznych z tą kobietą, Lewinsky. Nigdy nikomu nie kazałem kłamać. Nigdy. To są kłamliwe insynuacje. A teraz muszę wracać do pracy dla dobra narodu amerykańskiego. Oczywiście kłamał. Okłamał Hillary, która jeszcze nie wiedziała. Kłamał, zeznając pod przysięgą. W Stanach Zjednoczonych krzywoprzysięstwo może prowadzić do usunięcia z urzędu. Okaże się, że najmocniej wesprze go zdradzona żona. Prawica knuje przeciwko mojemu mężowi od dnia, w którym zgłosił swoją kandydaturę. Hillary umie przekonywać. Jej mąż dotrwa do końca prezydentury. Gdy Clintonowie opuszczają Biały Dom, znajdują się u szczytu popularności. 70% Amerykanów wysoko ocenia zachowanie Hillary, jej odwagę, godność i postawę propaństwową. Oczywiście w apartamentach prywatnych wpadała we wściekłość i robiła Billowi awantury, ale połknęła tę gorzką pigułkę, ratując małżeństwo, rodzinę i ambicje. Znacznie wcześniej Bill i Hillary zawarli pakt o pomocy wzajemnej i zdobywaniu władzy. Bill obiecał jej, że gdy opuszczą Biały Dom, ona tam wróci najdalej za 20 lat. Nadeszła pora na zamianę ról. Teraz kolej na Hillary. Etap pierwszy – Senat. Przeżywam ciekawy okres. Po raz pierwszy od 1974 uczestniczę w wyborach sam, nie kandydując. Partia ma nowego przywódcę, rodzina kandydata. Ja sam zaś jestem organizatorem. Prowadzenie kampanii było wspaniałym doświadczeniem. Bardzo sobie cenię rady męża i jego wsparcie. Bill całkowicie zaangażował się w kampanię małżonki. Stanie się jej głównym doradcą. Hillary go potrzebuje. Senat jest domeną mężczyzn. Była first lady wyraźnie przeszkadza nieco maczystowskim senatorom, bo jest kobietą i nie ukrywa swoich ambicji. Będzie musiała udowodnić, że nie jest żoną Billa Clintona, lecz panią senator Hillary Clinton. Zacznie ciężko pracować. Dokładnie zapoznaje się z każdą sprawą. Pobyt w Białym Domu nauczył ją elastyczności i zręczności. Utrzymuje dobre kontakty z konserwatywnymi republikanami, ale i z młodymi wilkami. Jednym z tych młodych jest Barack Obama. Od 2005 roku zasiada w ławach demokratów. Młody senator nie ma doświadczenia i nie zna się na stołecznych gierkach.
nie jest naiwny, choć dopiero poznaje waszyngtońskie meandry. Młody wiekiem Obama ma już bogate doświadczenie. W politykę bawi się od wielu lat. Już w Harvardzie walczył z dyskryminacją rasową. Każde pokolenie ma obowiązek pracy dla dobra pokoleń następnych. Musimy tak działać, aby ich życie było lepsze. Młody Barack długo szukał dla siebie miejsca. Zamiast kariery adwokackiej wybrał opiekę socjalną w ubogich dzielnicach na południu Chicago. Wszystko się zmieniło, gdy spotkał Michelle Robinson, prawdziwą Afroamerykankę, potomkini niewolników. To ona zdyscyplinuje Baracka, jak wcześniej Hillary Billa. Pokaże mu cel i wprowadzi w czarną społeczność Chicago. Kariera Obamy znacznie przyspieszyła, gdy u jego boku stanęła Michelle. Najpierw Barack trafił do Senatu Stanowego Illinois, potem do Waszyngtonu. Hillary i Barack staną się nierozłączni, niczym podczas miesiąca miodowego. Pani Clinton zaczęła się przygotowywać do wyborów prezydenckich w roku 2008. Liczyła na młodego, błyskotliwego i popularnego senatora. Wzięła go pod swoje skrzydła, zapoznając z sekretami Kapitolu. Często widziano, jak z tych samych trybun wykonują identyczne gesty. Wyglądało na to, że Clintonowie i Obamowie bardzo się zaprzyjaźnili. Widziano ich razem na spotkaniu stowarzyszenia na rzecz promowania kolorowych obywateli. Każdy ambitny demokrata musiał się tam pokazać. Idylla potrwa 2 lata. W tym czasie Obama grzecznie podążał śladem Hillary. Otoczył się zespołem doradców, z których większość pochodziła z kręgów bliskich Hillary. Obama zaczął podróżować na Bliski Wschód, do Azji i Afryki. W ojczyźnie swojego ojca, Kenii, powitano go jak gwiazdora rocka. Jego popularność rosła z dnia na dzień. Przepowiadano mu wielką przyszłość. Clintonowie byli gotowi do kampanii prezydenckiej. Bill odpowiednio nastawił partię demokratyczną. Miała wesprzeć Hillary. Niespodziewanie. Pomimo ogromu wyzwań, przed jakimi stoimy, wierzę w przyszłość. Jest tak, gdyż wierzę w was. Dlatego w pierwszej kolejności was informuję, że dziś złożę stosowne dokumenty, by powołać prezydencki komitet rozpoznawczy. Tym samym Barack Obama zapowiedział rozpoczęcie kampanii prezydenckiej. Hillary odebrała to jako cios w plecy, zdradę. Młody podopieczny nawet jej nie uprzedził. Zrozumiała, że musi natychmiast rozpocząć kampanię. Uczyni to 4 dni później, emitując oświadczenie nagrane na chybcika w swoim mieszkaniu. Niech się zacznie dyskusja. Mam wrażenie, że będzie ciekawa. Wojna została wypowiedziana. Kilka dni później Obama potwierdził swoją kandydaturę w mieście Lincoln na Springfield. Staję dziś przed wami, by zgłosić swoją kandydaturę na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki. Was też słyszę. Trochę się plączę. Za to inscenizacja jest idealna.
Szczupła sylwetka, czarny płaszcz. Wszystko przypomina Lincolna. Mówiono nam, że nie jesteśmy odpowiedzialni za kryzys. Odwróciliśmy wzrok od własnych błędów i zrzucaliśmy winę na innych, homoseksualistów, imigrantów. Czas spojrzeć prawdzie w oczy, tu i teraz. Michelle była temu niechętna. Wiedziała, jak wiele będzie musiała poświęcić, ale miała też świadomość, że Barack trzyma w ręku same atuty. Amerykanie chcieli zamknąć rozdział buszowski. Ameryka zawsze czuła się nietykalna, bezpieczna za swoimi oceanami. Po zamachach z 11 września to uczucie prysło. Niekończące się wojny, Afganistan, Irak podzieliły kraj. Po 4 latach na Bliskim Wschodzie nadal panował chaos, a liczba ofiar stale rosła. Nikt nie wiedział, jak się z tego wyplątać. Hillary Clinton głosowała za tą wojną jak 77 innych senatorów. Z poczucia obowiązku i patriotyzmu. Chcę, żeby nasi żołnierze wiedzieli, że jeśli podejmą walkę z Irakiem, cały kraj stanie u ich boku. Administracja Busha kłamała w sprawie broni masowego rażenia w Iraku. Hillary, jak wielu innych, dała się zwieść. Obamie było łatwiej. Nie będąc senatorem, nie musiał się opowiadać, ale od dawna głosił, że jest przeciwnikiem wojen. Od razu zyskał kilka punktów w stosunku do Hillary. Patrząc na zebrany tłum, wiem, że nie brak nam ani patriotów, ani patriotyzmu. To, czemu jestem przeciwny, to głupia wojna. Gdy zostanę kandydatem Partii Demokratycznej, mój przeciwnik nie zarzuci mi, że głosowałem za wojną w Iraku. Nie uczyniłem tego. Nie powie, że w sprawie Iranu przyznałem George'owi Bushowi kredyt zaufania, gdyż tak nie było. Bill był wściekły. Broniąc żony, nie zna granic. Prywatnie wyznał, że jeszcze niedawno Obama podawałby mu kawę. Michelle nigdy mu tego nie wybaczy. Jej zdaniem Clintonowie nie mają kręgosłupa moralnego. Hillary była pewna, że zwycięży. Jak taki senatorzyna bez doświadczenia mógłby wygrać z doświadczoną parą prezydencką? Clintonowie uruchomili wszystkie sprężyny. Pozyskiwali poparcie demokratów, lecz właśnie to wszystkich irytowało. Co? Znowu oni? Wielu Amerykanów uznało, że ma ich dosyć. Obama szybko parł do przodu. Zrewolucjonizował metody prowadzenia kampanii. Ochotników szukał w internecie, docierając do ludzi młodych, skromnych, zwyczajnych. Niewielka iskierka zamieniła się w płonącą żagiew. Internet okazał się potężnym narzędziem. Obama systematycznie zdobywał nowych sympatyków. Dotarł do najważniejszej grupy, czyli tych, którzy zwykle nie chodzili na wybory. W Kalifornii kampanię Baracka nazwano reklamową. Mawiano, że Obama wybił się dzięki marketingowi szeptanemu. Nowy kandydat nie miał możnych darczyńców jak Clintonowie, lecz i tak udało mu się zebrać $700 milionów. Większość pochodziła od drobnych ciułaczy. Wielu dawało zaledwie po $5. Natomiast Hillary Clinton została zmuszona do zaciągnięcia kredytów kampanijnych w wysokości kilku milionów dolarów.
Kampania prezydencka w Ameryce jest niczym żołnierski tor przeszkód. To niekończący się maraton. Samoloty, autokary, samochody, pociągi, hotele. Każdego dnia trzeba uścisnąć kilka tysięcy dłoni, udzielić dziesiątek wywiadów i wygłosić kilka przemówień. Trzeba też przyjmować ciosy przeciwnika, często bardzo mocne. Pozwolić, by inni wchodzili z butami w nasze życie. Trzymać się dziarsko w każdej sytuacji, nie zbaczać z drogi. Nigdy nie słabnąć. I tak przez długie miesiące. Trzeciego stycznia 2008 roku wyborcy ze stanu Iowa jako pierwsi wybierali kandydata demokratów. Hillary Clinton uchodziła za faworytkę. Przegrała. Obama miał 8 punktów więcej. W obozie Clintonów pojawił się niepokój. 3 dni później głosowano w New Hampshire. Mam proste pytanie. Co powie pani wyborcom z New Hampshire, którzy wolą Baracka Obamę? Że mi przykro. Rzeczywiście jest sympatyczny, ale ja też nie jestem taka zła. Nie, Hillary, nie jesteś zła. Hillary nie odpowiedziała. Dopiero następnego dnia... Tak wiele mogę uczynić dla mojego kraju. Nie chcę, byśmy się cofali. Nie. Dla mnie jest to sprawa osobista, a nie tylko polityka. Rozumiem doskonale, co się obecnie dzieje. To musi się zmienić. Ostatecznie Hillary wygrała w New Hampshire. Jej słowa były szczere. Dla niej wybory są sprawą osobistą, zwieńczeniem całego życia. Nieco później wyzna, że w ten sposób pragnęła spełnić oczekiwania swojej matki, którą zawsze podziwiała. Obama szybko się otrząśnie i odpowie. Wmawiają nam, że nie jesteśmy gotowi, że powinniśmy zrezygnować, że nie możemy. Od pokoleń Amerykanie udzielali prostej odpowiedzi, zgodnej z duchem narodu. Tak, możemy. Tak, możemy. Możemy wygrać kampanię i zmienić Amerykę. Przesłanie było bardzo mocne. Obama przegrał w New Hampshire, ale za to poruszył serce Ameryki. Już mówi jak prezydent. Hillary wygrywa w stanach Michigan i Nevada. 26 stycznia spotykają się w Karolinie Południowej. Nie, pani mówiła już 2 minuty. Ale nie wspomniałam o Reaganie, a pan zrobił to dwukrotnie. Wyraził pan podziw dla Ronalda Reagana. Ja nie mówiłam o nim. Hillary, gdy pracowałem w opiece społecznej, widziałem ludzi tracących pracę z powodu delokalizacji, a pani była adwokatką hipermarketu w Walmart. Ja zaś walczyłem. Było to starcie bokserów. Obama znokautował Hillary. Uzyskał 28 punktów przewagi. W obozie Clintonów wszyscy robią dobrą minę do złej gry, ale zaczynają panikować. Następuje reorganizacja ekipy. Trwa gorączkowe szukanie funduszy. Bill walczy na wszystkich frontach. Jeździ ze stanu do stanu, ściska tysiące dłoni.
Pewnego dnia powie dziennikarzom, że Jesse Jackson też wygrał w Karolinie Południowej w 1984 i 1988. Aluzja jest perfidna. Pastor Jackson, towarzysz walki Martina Luthera Kinga, wygrał w Karolinie, lecz przegrał wstępne wybory demokratów. Bill sugerował, że czarnoskóry kandydat nie ma szans w państwie, w którym większość wyborców jest biała. Błąd. Afroamerykanie odwrócą się od Clintonów. Michelle również nie zasypywała gruszek w popiele. Z dnia na dzień się rozwijała, coraz swobodniej czuła się wśród tłumów. Jej słowa stawały się coraz mocniejsze. Przyciągała wiele znakomitości show biznesu, mediów i polityki. Marzę o chwili, w której naród amerykański będzie jednością. Dlatego popieram Baracka Obamę. Wzywam wszystkich, by na prezydenta Stanów Zjednoczonych wybrali Baracka Obamę. Są wśród nich Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Tom Hanks, Robert De Niro, Stevie Wonder, Bruce Springsteen, Scarlett Johansson. Jest wśród nich ktoś, kogo obecność mocno zabolała Clintonów. To senator Ted Kennedy, brat zamordowanego prezydenta Johna. Poprę tego kandydata, który mnie natchnie, który wzbudzi nasze zaufanie i będzie wyrazicielem tej samej wizji państwa, wiary, iż nasz kraj czeka złoty wiek. Klan Kennedych, królewski ród demokratów, poparł Obamę i odsunął się od Clintonów. Znalazłem takiego kandydata. Sądzę, że wy również. Bill uznał ten zwrot za osobistą zniewagę i cios w plecy. Bill wkroczył w świat polityki dzięki spotkaniu z Johnem Kennedym. Było to w roku 1962. Miał 16 lat. Wraz z kilkoma licealistami zaproszono go do Białego Domu. Uścisnął prawicę prezydenta i zamienił z nim kilka słów. Poczuł się, jak gdyby JFK przekazał mu pałeczkę. Stary, schorowany senator zabrał Billowi to, z czego ten był tak bardzo dumny. Spadkobiercą Kennedy'ego okazał się Barack, a nie Bill. Córka Johna i Jackie, Caroline, też poparła Obamę. Sytuacja Hillary stale się pogarszała. Przez chwilę osiągnęła remis z Obamą, a potem zaczęła tracić dystans. Wtedy kampania się zaogniła. Hillary dała się ponieść nerwom. Wstydź się, Baracku Obamo. Co chwila popełniała gafy. Pewien dziennikarz spytał, czemu nie wycofa się z kampanii. Odpowiedziała tak. Wszyscy pamiętają, jak Bobby Kennedy zginął w Kalifornii w czerwcu. Co to znaczyło? Że jeśli Obama zginie w trakcie kampanii, ona będzie ostatnią deską ratunku. Czy pragnęła jego śmierci? Obama odpowie na łamach Washington Post, że Hillary myli sny z jawą. Dwa tygodnie później, 7 czerwca 2008 roku, jej sekundant rzucił ręcznik. Wyruszyliśmy po różnych torach, ale nasze drogi się schodzą. Mamy jeden cel. Zjednoczeni osiągniemy go. Dziś stoję u boku senatora Obamy i wołam: tak, możemy. Bill cierpiał. Przegrana Hillary była jego osobistą klęską.
Teraz trzeba było wszystkim pokazać, że są razem. Na pierwszy wspólny miting nawet dobrali barwy. Krawat Obamy pasował do kostiumu Clinton. Dumny jestem, mogąc nazywać ją przyjaciółką. Wiem, jak bardzo potrzebujemy Billa i Hillary. Dla naszej partii i dla kraju, na najbliższe miesiące i lata, doskonale pracowali. Trudno uwierzyć, że to już 40 lat, raczej dwa. Niewiarygodne, jak wiele uczynili w ciągu pięciolecia. Nadal ich potrzebujemy. Nic już nie zatrzyma Baracka. Listopada 2008 roku Obama wygrywa wybory na urząd prezydenta 8 punktami przewagi nad kandydatem republikanów, Johnem McCainem. Został pierwszym czarnoskórym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na scenie w Chicago Obama wita swojego przyszłego zastępcę Joe Bidena. Dlaczego nie wybrał Hillary? Are you prepared to take the oath, Senator? I am. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Congratulations, Mr. President. All the best wishes. W dniu inauguracji prezydentury oba klany pokazują, że się pojednały. Wtedy nikt nie wiedział, że pod koniec prawyborów Obama i Hillary spotkali się sami w cztery oczy. Bez Billa i Michelle, którzy jeszcze odczuwali kampanijną gorączkę. Podczas godzinnej rozmowy zawarli pakt, traktat pokojowy. Hillary poprosiła Obamę, żeby partia zwróciła jej część kosztów kampanii. W zamian obiecała, że ona i Bill zapewnią Obamie pełne poparcie. Hillary nie została wiceprezydentem, wcale tego nie pragnęła. Później Obama zaproponował jej stanowisko sekretarza stanu, czyli ministra spraw zagranicznych Stanów Zjednoczonych. Dzięki temu będzie mogła kontynuować karierę polityczną. Tamtego wieczoru zakopali topór wojenny. Pani sekretarz stanu Clinton stworzy idealny tandem z prezydentem Obamą. Jest całkowicie lojalna, a otrzymane stanowisko jest jakby dla niej stworzone. Była pierwsza dama doskonale zna wielki świat i meandry dyplomacji. Wycofanie wojsk z Iraku, sankcje nakładane na Iran i Koreę Północną, wysłanie 20 tysięcy żołnierzy do Afganistanu, interwencja w Libii. Spraw jest wiele. Hillary jeździ po świecie. Wszędzie porusza sprawy bliskie jej sercu, czyli edukację, zdrowie i prawa kobiet. Hillary wytrwale jeździ po całym świecie od stolicy do stolicy. W ciągu 4 lat odwiedziła 112 państw. Maja 2011 roku stała u boku spiętego Obamy, obserwując przekaz z akcji sił specjalnych w Pakistanie przeciwko Osamie Bin Ladenowi. Dziś pod moim dowództwem Osama Bin Laden zginął w strzelaninie.
Wbrew opinii wojskowych, Hillary opowiedziała się za wysoce ryzykowną operacją komandosów. Udało się. Obama podzielił się tym sukcesem z Hillary. Czyżby zaczął się drugi miesiąc miodowy Obamów z Clintonami? Nie, aż tak dobrze nie było. Obie pary skrzętnie unikały wzajemnych ciosów, ale nie były sobie bliskie. Jakkolwiek jest, są to cztery osoby o wielkim instynkcie politycznym. Wiedzą, co leży w ich interesie. Na tym etapie byli sobie potrzebni. Hillary powoli traciła siły. Miała 65 lat i była słabego zdrowia. Mimo to nie chciała zwolnić. W grudniu 2012 roku zasłabła. Nie był to pierwszy raz. Tłumaczyła się, że za dużo podróżowała i zbyt intensywnie pracowała. Lekarze zdiagnozowali udar mózgu. Gdzieś zrobił się groźny skrzep. Bardzo niedobrze. Z tego powodu nie mogła się stawić przed komisją śledczą zajmującą się dramatem w Bengazi. Islamiści zamordowali tam amerykańskiego ambasadora i trzech jego pracowników. Prawica zarzucała Hillary zaniedbania. Niektórzy twierdzili, że zły stan zdrowia był tylko wymówką. Obama natychmiast poparł swoją sekretarz stanu. Sprawił jej wielką niespodziankę. Zorganizował wspólny wywiad w słynnym programie telewizyjnym CBS 60 minut. Spójrzcie na nich. Siedzą obok siebie, uśmiechają się i są równi wobec kamery. Mają identyczne fotele. Ten Hillary nieco podwyższono, żeby znalazła się na jednym poziomie z prezydentem. Padło pytanie, dlaczego razem udzielacie wywiadu? Chciałem publicznie podziękować Hillary jako jednej z najlepszych sekretarz stanu w historii kraju. Przez bite pół godziny dawni adwersarze pokazywali, jak bardzo się przyjaźnią. Jak to możliwe? Po tylu latach nieufności, żalu i wzajemnych ataków? Otóż kilka miesięcy wcześniej oba klany zawarły nowy pakt. Było to jesienią 2011 roku na polu golfowym bazy wojskowej w Andrews. Prezydent Obama i eks-prezydent Clinton nie rozmawiali ze sobą od wielu, wielu miesięcy. Nikt nie słyszał ich słów, ale później Bill przekazał je w prywatnej rozmowie. Otóż Obama poprosił Clintona, żeby wziął udział w kampanii reelekcyjnej. Bill jest gwiazdorem demokratów. 70% Amerykanów uważa, że jest najlepszym eks-prezydentem. Obama potrzebował wsparcia, gdyż wygrana nie była pewna. Gospodarka spowolniła i nie odbija się od dna. Pierwsza prezydentura była trudnym okresem. Kraj dotknął kryzys gospodarczy, bezrobocie sięgnęło 9%, a republikański kongres blokował inicjatywy prezydenta. Z ledwością udało mu się wdrożyć reformę systemu opieki zdrowotnej. Obama tracił popularność. Bill obiecał pomóc. Jeździł po kraju, wygłaszał przemówienia, ściskał tysiące dłoni. Wykorzystywał swoją popularność dla Obamy. Był jednak pewien warunek. Obama zobowiązał się poprzeć Hillary w roku 2016, gdy wystartuje na podbój Białego Domu. Ja też mam projekt. Ubiegam się o urząd prezydenta. Informacja o kandydowaniu Hillary Clinton rozeszła się po mediach społecznościowych. Ja też mam projekty. Różne. Tym razem ton nadawał wideoklip, w którym pokazano zwykłych Amerykanów.
Hillary została kandydatką ludzi pracy, mniejszości, kobiet i rodzin. Dobrze się złożyło, bo sama była już babcią. Dorastając, każdy się zarzeka, że nie będzie mówił tak jak matka. Ale ja słyszę siebie i słyszę córkę, gdy zwraca się do Charlotty. Pomyślałam sobie, mamy ciągłość pokoleniową, mamy rodzinę. Natomiast nie wspominała o urzędującym prezydencie. Obama z trudem kończy drugą prezydenturę. W roku 2012 wybrano go dzięki Clintonowi, który, jak obiecał, zaangażował się w kampanię. Musicie głosować i ponownie wybrać Baracka Obamę. Ale również dzięki Michelle, która po 4 latach w Białym Domu była bardziej popularna od męża. Słowa tak, możemy, przestały być magicznym zaklęciem. Obama narzekał, że Waszyngton się odwrócił. Prezydent tracił punkty. Sytuacja gospodarcza uległa poprawie. Bezrobocie spadło poniżej 5%. Ale w roku 2014 Republikanie wygrali wybory do obu izb. Spętali administrację Obamy. Kongres odrzucił reformę prawa imigracyjnego i dostępu do broni. Uczynił to pomimo krwawych strzelanin i zabójstwa małych dzieci w szkole w stanie Connecticut. Każda myśl o tych dzieciach doprowadza mnie do szaleństwa. Takie rzeczy zdarzają się codziennie na ulicach Chicago. Bezsilny prezydent, zniewolony przez partyjne gierki, zapłakał przed kamerami. Niespotykane. Nieobecny, jak gdyby był własnym obserwatorem. W polityce zagranicznej też szło mu najlepiej. Dziś pragnę zawiadomić o zakończeniu naszej misji w Iraku. Obama wycofał wojska z Afganistanu i Iraku, ale musiał się zaangażować w Bliski Wschód i walczyć z Daeszem. W tym czasie Hillary wytyczyła swoją ścieżkę. Musiała odróżniać się od dawnego rywala. Krytykowała jego brak wizji w sprawach polityki zagranicznej, wytykała błędy i wahania w sprawie Bliskiego Wschodu. Zadziwiająca i niezatapialna Hillary. Skąd czerpie energię? Skąd pochodzą trawiące ją ambicje? Bill i Hillary. Bilary, jak niegdyś mówiono. Dwa w jednym. Dawniej i dziś. Zawsze. Hillary Rodham Clinton. Ale Hillary musiała podjąć walkę z politycznym UFO. Przedstawiam najodważniejszego z kandydatów. Bernie Sanders pozował na socjalistę i obiecywał polityczną rewolucję przeciwko establishmentowi. Doceniam waszą obecność i pracę na rzecz wyboru Berniego Sandersa. Po uzyskaniu nominacji Clinton musiał stawić czoło najdziwniejszemu z kandydatów republikańskich. Jest nim Donald Trump. Populistyczny miliarder, szastający obelgami i absurdalnymi obietnicami. Ona nie może odpuścić. Wygłasza przemówienia. Wstaje, czyta z promptera, patrzy na północ, południe, wschód i zachód. Hillary mówi tak. Podoba mi się to, co jest w naszym kraju, ale nam się nie podoba. Kandydat na urząd prezydenta wzywa do uwięzienia 12 milionów imigrantów, do zakazania wjazdu wszystkim muzułmanom.
nawołuje do tortur. To go nie umacnia, ale osłabia. Tym razem małżeństwo Clintonów nie jest osamotnione. Pragnę, by ci z was, którzy od początku towarzyszyli mi w tej wspaniałej przygodzie, wiedzieli, że jestem z Hillary. Śpieszę donieść, że będę prowadził kampanię na jej rzecz. Panie i panowie, moja matka, moja bohaterka i nasza następna prezydent, Hillary Clinton. Wielka czwórka demokratów, Clintonowie i Obamowie, jest nareszcie razem i ma wspólny cel. Połączyli swoje doświadczenia wyniesione z Białego Domu. Zbliżyły ich cierpienia, władza, a nawet lata walki, tej przeciwko sobie. Łączy ich niespotykana siła woli, ambicje i energia. Nikt nie zaprzeczy, że razem wywarli wpływ na bieg historii. Opracowanie Telewizja Polska. Tekst Krzysztof Brzeziński. Czytał Maciej Gudowski. Jutro w jedynce. O 20.30 ojciec Mateusz. Czy wpadnie na trop gangu? O 21.25 Elżbieta Jaworowicz i sprawa dla reportera. A o 22.25 Warto rozmawiać. Program Jana Pospieszalskiego.